Wszyscy.pl. Jesteśmy bezpieczni. Z nami Denis Załęcki, uczestnik Gali Highlight 3,5. Witaj, Denis. Cześć, witam. Powiedz nam, jak się czujesz po dzisiejszym starciu? Dwa tygodnie po czasie, ale walka w końcu się odbyła. Jak twoje odczucia? Czy był dzisiaj większy stres niż dwa tygodnie temu, jak miałeś wyjść do klatki? Powiem ci tak, stresu nie było w ogóle. W ogóle walka bez emocji, bez żadnej złości. Także straciłem taką ochotę na taką super zajebistą walkę, jak wtedy na Gali Highlight miała się odbyć. Czułem się trochę przetrenowany, bo za dużo tych treningów, te dwa tygodnie, co teraz się przygotowałem, też podkręciłem aż chyba za mocno. No jak już wychodziłem do walki, już czułem się taki trochę osłabiony, ale to nie jest żadna wymówka. Wygrał lepszy i tyle. Wspomniałeś właśnie, że no nie odpuszczałeś, trenowałeś naprawdę solidnie, a jeżeli chodzi o te dwa tygodnie, co się zmieniło w twoim życiu? Czy ty miałeś jakieś takie komplikacje może na co dzień ze względu na to, że ta walka się wtedy nie odbyła i na przykład nie mogłeś wychodzić sobie normalnie, swobodnie na ulicę z domu? Czy nie odczułeś tego? No nie, no bo no, wiesz, nie chodzi. Sprzedawali pierników w stronę. Ale chodzi ci o jakieś sytuacje, że ktoś coś chciał mi zrobić? Tak, bo... tak. Gdzie? No, gdzie? Nie ma takiej opcji. Ja jeszcze byłem później w Gdańsku, także ja tam normalnie sobie chodzę, także nie było, że nie ma, że ja mam jakiś zakaz jazdy do Gdańska. Bo ja sobie z córeczką na wakacje zaraz jadę do Gdańska, także tutaj takie, wiesz, takie gadki tam, wiesz. Czyli rozumiem, że Gdańsk dobrze wspominasz mimo wszystko. Tak, no tak jak mówiłem, że to nie były awantury związane z moją osobą. To się biły osoby zupełnie, wiesz, postronne. Ja coś kibice zwykli. Nie żadna Lechia, nie żadna Elana. Ale jeżeli chodzi o twoją psychikę, czy ty nie odczułeś w przeciągu tych dwóch tygodni, że ludzie mają do ciebie żal? No, ci powiem, gówno burza była duża. Nie chciało mi się nawet odpalać Instagrama, bo co chwilę hejt. Już miałem tego powoli dość. Już mnie zaczęli ludzie denerwować, bo wszystko spadło na mnie. Też Mateusz wszystko na mnie zrzucił, ale wszystko wyszło, wyszła prawda. Zawsze się obroni, prawda? No i mnie dojechało to trochę, mogę się przyznać. No i dojechały mi te treningi, bo nie zwolniłem tempo, zapierdolę cały czas, no aż się przetrenowałem, aż za dużo tych treningów robiłem. Przejdźmy, Denis, do najważniejszej rzeczy, czyli do pojedynku, to jest, kurwa, do walki. Od lamp. Słuchaj, czym cię zaskoczył najbardziej Diego i powiedz nam w ogóle, jaki plan miałeś na ten pojedynek? Plan miałem taki, żeby się pobić z nim mocno w stójce, pokazać mu, że moja stójka jest mocniejsza niż jego. Myślę, że tutaj od niego nie odstawałem ani w małym procencie stójkowo. Miałem plan go złapać, obalić po serii ciosów, po wymianie dobrej, złapać go, obalić. Słuchaj, przetrenowany miałem zapasy bardzo mocno, wszystko miałem od A do Z. Kurwa, i obalałem idealnie każdego swojego sparring partnera, cięższy dużo od siebie. Kurwa, wyobraź sobie, że go obalałem w drugą stronę, na siebie. Nie wiem, co mi było, kurwa, zamiast go złapać i go obalić na tą stronę, to go, kurwa, łapałem i go na siebie przewracałem. Nie wiem, co to, kurwa, amatorka po prostu, nie wiem, czy to tak stres zadziałał, czy co, po prostu nie miałem w ogóle poukładane w głowie. Jak już go łapałem, mówię, kurwa, wiesz, po prostu mi nie wychodziło, to nie był mój game plan. Także się trochę popierdoliło, no ale no co, no tak, to firewall walki właśnie taki. No w drugiej rundzie właśnie było ala na zawodach BJJ, po prostu siadłeś na tyłek i zabrałeś go na siebie, tak. Powiedz nam, a te sytuacje, ty byłeś cięższy od niego, spodziewaliśmy się, że będziesz silniejszy, ten tylko dokończę, a on ciebie też nawet sweepował. Powiem ci tak, zesweepował mnie z tego powodu, że ja się ześliznąłem z niego, nie ustabilizowałem pozycji. I za wysoko biodra, ja wszystko miałem, naprawdę miałem wszystko przepracowane od A do Z. Nie wiem, co się stało, że mnie przesweepował, bo naprawdę ciężkie i do trzy razy mocniejszych chłopów od niego, bo nie mogli ze mnie wstać, jak już kogoś miałem w zasiadzie, po prostu mi się ześliznął, coś źle, firewall walki, no tak po prostu wyszło, czasem to zakładamy, czasem nie wychodzi, no i tu mi akurat nie wyszło, a czy coś, co, jaki był drugi człon pytania, kurwa? Drugi człon pytania był taki właśnie a propos tej siły, spodziewaliśmy aha, się właśnie, wagi, że będzie silniejszy, i waga. Aha, i waga. No ja ważyłem teraz, kurczę, tak schudłem, że ważyłem teraz około 100 kilo, a on waży 96-97, to jest 3-4 kilo, okay. To jest chujnie różnica tak naprawdę, nie? A wiesz, to jest zawodowiec, to jest gość, jest wielokrotnym mistrzem świata, jest mistrzem gromny, jest niepokojony, miał 5 walk, wygrany wszystkie przed czasem, przez nokauty, przez knockdowny, bo nigdy nie zakotało tam chyba nikogo. Coś jeszcze miałem mówić, ale zapomniałem. No ja zapytam cię o to, bo faktycznie ta siła, no ludzie oceniają to, że wiadomo, wagowo byłeś cięższy, więc ta siła będzie większa. Natomiast czy ty nie żałujesz trochę tych nieudanych prób sprowadzeń? Bo one naprawdę nabierały dużo siły. Tak jak mówisz, no źle przechwyciłeś też rękę, na drugą stronę próbowałeś robić tego półsuplesa i to na pewno ci zabrało trochę siły i być może późniejsze te obalenia nie były tak skuteczne i dokładne. Wiesz, co ci powiem? Myślę, że
właśnie miałem taki gameplan, że właśnie pach, 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 jest wymiana, łapiemy się i od razu go obalam. Przez to, że się kurwa nastawiłem na te obalenia pierdolone, przez to mi nie wyszło. Bo jak się w walce nie nastawiasz, no to po prostu samo z siebie wychodzi. A tu zupełnie, kurczę, obalałem go jak typowy amator, który by nigdy kogoś nie zapał, rozumiesz? A się, bo zdecydowałeś się na obalenia, które będą siłowe. Tak. A zabrakło, tak mi się wydaje, też akurat wykorzystać twojej masy, żeby te obalenia były na przykład jakieś wejście w nogi i wtedy byłoby pewnie łatwiej go skontrolować nawet. Tak, masz rację, ale też na przykład zobacz, zamiast go złapać, jak łapałem go, powiedzmy, pod łopatki, zamiast go złapać, który bliżej dupy, no to kurwa już by dawno go obalił, a ja go łapałem, nie wiem, w pół, ja bym go chciał do siebie przytulić, no i nie wychodziło. Uważasz, że stres związany z tym, że to akurat była taka walka w MMA, gdzie no nie miałeś często kontaktu takiego, żeby obyć się z tym, tą pracą zapaśniczą, tą pracą parterową, uważasz, że to mogło trochę sprawić, że nie wyszło to po prostu tak, jak chciałeś? Tak, też masz tutaj dużo racji, no ale kurczę ci powiem tak, że ja wychodzę z nim teraz gdzieś tutaj, nawet teraz, i łapię go, obalam od razu, bez żadnego problemu, naprawdę, bo obalałem naprawdę mocnych, ciężkich ludzi, doświadczonych bardzo, no ale kurwa, naprawdę, robiłem wszystko na odwrót, to co zakładałem, nic nie wychodziło. No. Przejdźmy może po tym, co się stało po walce, bo dużo osób było zaskoczonych, że jednak podałeś rękę Diego i oddałeś mu szacunek. Tak, już zeszły ze mnie wszystkie emocje, już to nawet, już mnie śmieszył ten konflikt, z dupy tak naprawdę się znalazł, ten konflikt cały. Podałem mu rękę tylko i wyłącznie za sportową, mocną walkę. Tylko nie podobało mi się to, że kurczę, walczymy, gość jest w chuj dobrze przygotowany, bijemy się, on tu w trzeciej rundzie od połowy rundy zaczął spierdalać, ja go gonię, pokazuję mu, co ty robisz, on się śmieje i spierdala. No nie podjął w trzeciej rundzie walki, nawet dużo chłopaków, którzy mnie nawet nie lubią, pisali mi: Denis, szacun za walkę w trzeciej rundzie, nie miałeś siły, było widać, że on też nie miał siły, bo też padł kondycyjnie. No ale kurwa, ja nacierałem, ja cały czas mówiłem, że cały czas będzie presja i była presja, tak? No kurwa, trochę się dziwiłem, że całe pół rundy spierdalał, no po prostu spierdalał, no nie podejmował walki. Chyba było widać, nie? No i później też miałeś wymianę zdań z jego narożnikiem, czyli z Piotrem Szeligą. O czym tam rozmawialiście? Mieliśmy wymianę zdań, ale już tutaj sobie wyjaśniliśmy to w szatni później i także tam nie będę się zagłębiał w to, ale jest wyjaśnione, nie ma tematu. Ale kontrakt nie podpisany. nie podpisany. Denis, pytam cię z perspektywy czasu, czy ten pojedynek na przykład w Formule K1 nie byłby lepszym rozwiązaniem, bo jednak było widać, powiedzmy, że tutaj zdecydowanie lepiej się czujesz w kopnięciach, w uderzeniach, bo też Mateusz troszkę schodził z tego boksu. Powiem ci szczerze, nie kopałem w ogóle lołów. Moim planem było kopać mu lołów. Nie kopnąłem mu w pierwszej rundzie, chyba trafiłem główkę, noga mnie zabalała, ale to tam żadna wymówka. Nastawiłem się na loły, nastawiłem się na kolana, kurczę, nic nie robiłem. Także tak jakby miałem taki game plan swój, żeby się pobić w stójce z nim mocno. Nic mi kurwa nie wychodziło, znaczy nie to, że nie wychodziło, po prostu nic nie próbowałem, tak jakby nie wiem, na stres mnie nie zżar, bo ja się nie boję bić ani nic, biję się z dużo mocniejszymi chłopakami niż on ulicznie, o takie solówki mi chodzi, ja się nie boję bić, po prostu nie wiem, czegoś mi zabrakło, otoczka, tu każdy czekał, każdy kurwa, że muszę wygrać, wiesz, jak przegram, to ja będę ciotą, wiesz, że mnie Kubiszyn rozjebał, wiesz, no i tak to się stało, że kurwa 3/4 technik nie wykonywałem, no ale co. Ty odczułeś w ogóle jego kopnięcie to na głowę, tak zwany Brazilian kick? Nie odczułem w ogóle. Ja, wiesz, odporny jestem na ciosy, dostałem gdzieś może, zahaczy mnie palcami tam gdzieś koło, w bok głowy, w tył głowy, gdzieś tam za ucho. Cios, żeby mnie znokotł, musiał po prostu mnie odciąć, żebym padł, rozumiesz? Tak po prostu o to bicia to nie przerwę walki, nie? Bo Mateusz powiedział w wywiadzie już na koniec, że może wasze drogi się przetną gdzieś jeszcze. Czy Formuła K1 nie byłaby właśnie takim rozwiązaniem salomonowym dla was obu? Powiem ci tak, walka K1 jak najbardziej przyjmuje to od razu. Jak mi da ten rewanż? Chociaż ja wiadomo nie będę wykrzykiwał rewanżu, bo może chłopak nie chcieć. A jak sam to sugeruje rewanż na K1, przyjmuję to od razu, obojętnie kiedy. Ja z treningów teraz sobie z tydzień zrobię wolnego, bo mi się należy. Bardzo chętnie z nim w K1 wyjdę, ale jak wygram w K1, to musimy zrobić wtedy tą dogrywkę w tym MMA, tak? Bo ja się naprawdę czuję się dobrze w MMA, sobie radzę bardzo dobrze. To, co zrobiłem, naprawdę uważam to za w chuj amatorkę. No jak kurwa można kogoś kurwa obalać na siebie go kurwa kładąc? Słuchaj, Don Diego 2-0 Torun. Tak bym powiedział, ale w Grądzie jest zawodnik z Torunia, Patryk Gleba. Myślisz, że Gleba w takiej walce na gołe pięści zmieniłby ten bilans? Powiem ci tak, Patryk jest bardzo mocnym, bardzo dobrym, kurwa, już mi się plącze język, jest bardzo dobrym, mocnym zawodnikiem, jest dużo cięższy od Don Diego.
wiesz, kurczę, to są gołe pięści. To są gołe pięści i wiadomo, jest całym sercem za Patrykiem, żeby wygrał tą walkę i pewnie mógłby tą walkę wygrać. No ale kurczę, nie powiem ci, że w 100% by tą walkę wygrał, no bo to są kurwa gołe pięści. No widziałeś, kupisz na walkę z Maximusem, całe trzy rundy gdzieś tam uciekał, ale trafił go jakimś tam lucky punchem, no i wiesz. To nie było też przypadkowe jakieś tam uderzenie, może, można tak to nazwać, no ale trafił go na oko, komuś się zamknęło, no i po walce, tak? Już Maximusowi się odechciało walczyć, bo to nie to, że sędzia, już Maximus się złapał, już mówi coś, pokazuje na oko, no i tyle. Dobra, tenis. Tak, jeszcze wspomniałeś o tym, że tydzień przerwy, że wracasz do treningów, starty już są jakieś walki ustawione, już masz coś podpisanego? Nie no, jeszcze mam jedną walkę w High League, także we wrześniu walczę. A masz już na oku jakiegoś rywala? Jest dużo rywali jest, ale teraz muszę poświęcić te 3 miesiące do kolejnej gali, że muszę zrobić okres przygotowawczy sparingowy, bo tak naprawdę by się zrobiłem sparingu przez 4 miesiące, może jeden kickbokserski. Nie wiem, tak jakby kurwa mi wypadło z głowy, wiesz, nikt mi nie poprowadził, że muszę zrobić jakieś sparingi przed tym. Nie wiem, kurwa tak mi wypadło z głowy. Każdy tutaj, czy Mateo, czy ktoś, jeżdżą na jakieś przetarcie na Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski ostatnio był w boksie, to chyba miał wicemistrza Polski albo trzeci, chyba wicemistrza Polski. Także się przecierał, jeździł na sparingi po różnych miastach, no ja nie jeździłem, ja tylko coś tam szliwowałem sobie parter. No po prostu skupiłem się typowo na kondycji, na wytrzymałości. No nie zagrało, no mam tam jakiś swój poły przez to, że kurwa się przetrenowałem, ale to dla mnie to nie jest wymówka, przegrałem, był lepszy, tym razem był lepszy. Jak będzie rewanż w K1, pozdrowił wszystko, żeby wygrać, ale jak już będzie 1-1, to będziemy bić się w MMA. W ten weekend miało być The War, w takim razie kiedy następna gala? No widzisz, wszystko przez High League się psuje, także nie służy mi ta federacja. Nie no, oczywiście się śmieję. Kiedy będzie The War? Myślę, że końcówka sierpnia, początek września. To co? Denis, czekamy, nie trzymamy Cię dalej. Dziękujemy Ci za emocje. No i co, czekamy na The War, czekamy na High League 4 i na kolejne emocje z Denisem Załęckim. Również czekam. Tym razem będę jeszcze lepiej przygotowany. Do zobaczenia. Dzięki bardzo. Dzięki. Safety.pl. Jesteśmy bezpieczni.